Siemaneczko, kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Otwieramy dzisiaj kalendarz adwentowy Essence. Kosztował on 130 zł w Rossmanie niemieckim. I wygląda on w ten sposób, jak taka książeczka. Możemy sobie zmieniać strony. Tutaj nie mamy produktów, tylko mamy takie ozdoby. Na dole mamy okienka. I tu tak samo. Więc już widzę, że okienko numer 1 mamy na tej stronie. Malutkie. No, będzie ciężko otwierać mi okienka. Mógłby pomocnik otwierać, ale pomocnik nie chce się pokazywać. I mamy tutaj pierwszy produkt. Tutaj mamy opisy produktów, takie świąteczne. Jest to cień do oczu, z tego co widzę. Highlighter. Taki ładny kolorek. Tutaj macie numer. Fajny, pełny produkt. Szukamy dwójeczki. Dwójeczkę mamy tutaj, na tych drzwiczkach, kawałek dalej. Mam wrażenie, że te okienka są tak, że nie można tutaj wcisnąć palucha. Tutaj oczywiście jest opis, widzimy, że to jest pomadka, lipstick. Mamy taką pomadeczkę. Czerwoną, świąteczną, proszę bardzo. Myślę, że będzie, tak, jest matowa, jest napisane. Fajnie, fajny produkt. Trójeczki szukamy. Jest i trójeczka. Ciężko się otwiera. I w trójeczce mamy lakier do paznokci. Mam wrażenie, że taki sam lakier był w zeszłym roku w kalendarzu. Czwóreczki szukamy. Automatycznie robi się gorąco. Jest tu piątka. Tu jest czwórka. Dobra, mamy. Mamy czwóreczkę. O, tu ładnie poszło. Mogę palucha wsadzić. I tutaj mamy jakiś pędzelek. Wyskoczył w kosmos. I mamy pędzelek. Zaraz zobaczymy jaki. Otwórzmy sobie. Sobie pomagam cały czas z czymś. Malutki, języczkowaty pędzelek. Myślę, że to powinno być raczej dodane jako gratis, niż jako pędzelek. No ale cóż ja mogę. Niewiele. Piąteczka. Piąteczkę mamy u góry. Oczywiście, jeśli lubicie otwieranie kalendarzy adwentowych, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę i komentarza i oczywiście przycisku subskrypcji. Tutaj mamy żel do brwi. Jeszcze tego nie było, nie widziałam w zeszłym roku, żeby był żel do brwi. Bardzo fajnie. Piątka, szóstka. Też szóstkę mamy tutaj. Na jednym okienku. Bo mi w brzuchu burczało. I w szóstce mamy puder. Jest on z takim ładnym zdobieniem, jak co roku. Mają piękne te zdobienia. Wytłoczenia, zdobienia. Siódemeczki szukamy, siódemeczki. Nie mamy jej na tym. O, i mamy na drugim poziomie. Siódemeczki. Większe okienko. No i mamy badziewko. No może dla niektórych nie badziewko, dla mnie bardziej badziewko. Naklejki na paznokcie, takie świąteczne. Zobaczcie, co się stało z moim przyrządem. Wygląda on tak. Potrzebujemy twardszy przyrząd. Ósemeczki szukamy. Mamy tutaj ósemeczkę, taką podłużną, cieniutką. Czy to może jakiś tusz? Mamy mocniejszy przyrząd, w którym też nie możemy tego kufna otworzyć. Coś wypada z innego okienka. I co my tutaj mamy? Nienawidzę takich kalendarzy. Transparent lip liner.
transparentna kredka do ust. Nie wiem, w jakim celu jest transparentna kredka do ust, no ale my ją dostaliśmy. Szukamy numeru 9. 9, czy mamy 9? Nie mamy 9. Tu mamy 9 i 10 od razu po drodze. Otwieramy, rozwalamy. Normalnie jak demolkę robimy. I tutaj mamy fajny produkt. Mamy tutaj taki błyszczyk do ust. 10 mamy wyżej. Już prawie jesteśmy za połową kalendarza. Jeszcze troszkę. Dobra, rozerwę to, bo nie mogę tego otworzyć. No i tutaj mamy kolejny badziew, nie badziew, zależy dla kogo. Takie kryształki, perełki, one też były w zeszłym roku w kalendarzu. Tutaj nawet jak się przyjrzycie, to widać, że jedna perełka została pominięta i nie została pomalowana w perłowym kolorze, tylko została biała. Czyli badziew. Lecimy do 11. 11 tutaj taka duża, co tam będzie się kryło pod taką dużą 11. No i mamy chyba kolejny pędzelek. W takim dużym okienku. Już tutaj otwieramy i sprawdzamy, co my tu mamy. Jest to szczoteczka do rzęs. Taka wygięta. Proszę bardzo. Tego akurat mam multum w domu. 12. Oj, pada wszystko. 12 szukamy. 12. 12 mamy tutaj. Bardzo maluśkie okienko. Więcej tutaj jest kartonu i obrandowania różnych obrazków niż zawartości. Mam wrażenie. Dobrze, mamy tutaj lakier do paznokci. Lakier do paznokci w kolorze takim burgundowa czerwień, taka mocna, ciemna. Wygląda jak czarny tutaj, ale nie, to jest czerwony. Nie wiem, jak wam to pokazać, żeby było widać. To była 12, idziemy do 13. Tak ją rozwaliłam, że nie jestem pewna, czy to 12. Tak, 12. To teraz idziemy do 13. Mamy dużą 13. Wygląda mi to na kształt lusterka, ale nie chcę zapeszyć. Ja oczywiście nie oglądałam, nie wiem, co tam się znajduje. I mamy tutaj, co my tu mamy? Maseczkę do twarzy. Fajnie, nie jest to lusterko. 14 też gdzieś widziałam. 14 jest. Mamy 14 tutaj u góry. I w 14 mamy. Co my mamy? Nie uwierzycie. W 14 mamy wzory brwi, jakie możemy sobie zrobić. To się nazywa jakieś. Boże, wzorniki? Coś takiego. Mamy takie wzory brwi, więc myślę, że to jest kolejne takie badziewko. Wątpię, że ktoś to używa, chyba że do jakichś challenge'y. 15 mamy tutaj z drugiej strony. I w 15 mamy eyeliner. Ale moi drodzy, biały eyeliner w kredce. Wydaje mi się, że to są produkty, które się nie sprzedały. Nie wiem dlaczego. Chociaż nie, niemożliwe, bo one mają takie świąteczne wzorki. No ale takie produkty... 16. Dajcie znać, co myślicie o tych produktach w komentarzu. Chętnie wszystko przeczytam. 16 mamy tutaj na dole. No i nie uwierzycie, co mamy w 16. W 16 mamy spinkę, klamerkę. Będziemy Jacusiowi spinać włoski. No nie, badziewie. 17. Kupuję kalendarz z kosmetykami, to chciałabym, żeby były w nim kosmetyki. 17. Już się zbliżamy tutaj wielkimi krokami. No i w 17 tu jest normalny produkt, moi drodzy. Tutaj mamy rozświetlacz. Fajny rozświetlacz, już wam otwieram. Też z takimi wyżłobieniami. W ładnym kolorze, bardzo fajny. Super, ja takie produkty nam chodzi. 18 mamy tutaj, na najładniejszej stronie, najbardziej mi się podoba ta strona z tymi bombeczkami. 18
Strasznie ciężko to idzie. Ojej, co my tu mamy? Cóż to jest? Mamy coś takiego. Jest to pilniczek, taki świecący. Do paznokci. Widzicie, jak to się błyszczy? Chyba widać przez kamerę. W takim opakowaniu. Jaki to był numer? To był numer 18. Ładny ten pilniczek, ale to był jest pilniczek. 19. W 19 numerze mamy pomadkę z brokatem. Mam nadzieję, że to widać. Ona ma taki brokat. Ładnie pachnie, pomarańczowo, jakoś tak. Akurat ją sobie zostawię, bo mi się kończy moja pomadka. 19. Lecimy do 20. Szybkim tempem 20. Gdzie my mamy 20? Chyba na ostatniej stronie. Tak jest. Duże okienko. Duże okienko. Mniejsza zawartość. Mamy kolejny pędzelek, tak przypuszczam. Hop. Tak, taki ścięty pędzelek. Akurat takie ścięte przydają mi się do brwi. 21 mamy tuż obok. Sorry, że tak macham tym kalendarzem, ale on jest strasznie niewygodny i ciężko się go otwiera. Już to wyciągnę. I mamy tutaj top coat. Taki jest w takim... Nie jest on przezroczysty, jest taki jak matowy. A, bo to jest matowy top coat. Tak, ja muszę z bliska przeczytać, bo tutaj w ekranie to mi się odbija światło i nie widzę. Na tej stronie chyba już wszystko. 22 szukamy. Tu mamy 23 tylko, czyli tutaj mamy 22. Tak jest. I tutaj mamy takie małe coś. Już otwieram i patrzę. Jest to brokatowa penseta, taka maciupka. Ale penseta zawsze się przyda. Zwłaszcza jak się ma męża w domu, który chce grzebać w komputerze. To zwłaszcza się przydaje penseta. Teraz 23 i już prawie jesteśmy na końcu naszego kalendarza. Duże okienko. Czy to jakaś paleta, czy coś takiego? No nie, nie jest to paleta. Są to płatki pod oczy. A już myślałam, że będzie jakaś paleta. I numerek 24, czyli nasza wielka świąteczna niespodzianka. Co my tu mamy? Czy to jakiś błyszczyk? Patrzcie, jak zgadłam. Ale ładny. Olejek. Nie zgadłam, olejek. Ale zobaczcie, jaki ładny. Taki ładny różowy kolor. Ciekawe jak pachnie, muszę zobaczyć. Grejpfrutowo pachnie, na pewno, tak, tak gorzko grejpfrutowo. No i to już cały kalendarz. Mam nadzieję, że Wam się film spodoba. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!